Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy w League of Legends. Wita się... dobrze powiedziałem chyba. League of Legends, tak. Wita się z wami DJ Palasite, a także Nerwarien. Witam serdecznie. Dokładnie moi drodzy i kontynuujemy serię. Leci na dwa kanały. Jakbyście chcieli obejrzeć poradnik sobie do Z-a, to wejdźcie na kanał Nerwariena. Ty robisz te poradniki od A do Z, to znaczy po kolei runy, mastery i tak dalej? Czy... A czy wiesz co, robię to na zasadzie, jeśli chodzi o kolejność czempionów, to jest na zasadzie, że robiłem ankietę, no i tam wiesz, po prostu ludzie głosowali. Mhm. No i tam co było najwięcej głosów, to nie. Aha. Także jak na razie mam top 10 zrobione i później dorobię kolejną ankietę już bez tamtych. Będzie nam szło. Z takich postaci, które najczęściej ludzie grali po prostu. Znaczy no wiesz, no ludzie dają głos, więc no, zgaduję, że najbardziej by chcieli to zobaczyć, prawda? Mhm, no rozumiem. No bo też jakbym robił, no tak, wiem, poradnik, ale, na przykład... A na czym to... robiłeś tą ankietę? Robiłeś to na Straupulu, czy zrobiłeś to na przykład na Google Documents? Właśnie, czekaj, robiłem to na jakimś innym. Znaczy, nie, ty na jakimś serwisie, 30. tak, widziałem tą ankietę, widziałem. Wiesz nie, co? Chciałem Straupola, ale jest limit 30 tych opcji. Mhm. Wiesz co, a bardzo... tam czempionów 100. Bardzo fajną opcją jest Google, te ankiety od Google'a, bo tam jest to anonimowe, ty masz dostęp do statystyk tak naprawdę, a ludzie głosują na to, na co chcą. Możesz, wiesz, zaznaczyć opcję wielu, czy tam jednego wyboru, jednej odpowiedzi. O. Aha, to będziesz musiał mi to podesłać. To może być lepsze. No, to mi się wydaje, że... Google Documents jest jakoś tak, no. Że ktoś mi tam trochę oszukał tą moją ankietę, bo miałem 13 tysięcy głosów na Mordekaisera. Aha. I myślę sobie, kurde, ktoś tu was trollował. Bo nie wydaje mi się, że Mordekaisera aż tyle ludzi by chciało, no ale zrobiłem poradnik. Mhm. Znaczy no mówię, no pod tym względem właśnie Google jest fajne, że tam nikt nie ma dostępu za bardzo do tego. No chyba, że chcesz to upublicznić, to chyba tam jest taka opcja. No a poza tym to masz na bieżąco statystyki i masz to powiedzmy gdzieś tam, jeżeli mówisz, że ci oszukali, no to na Google miałbyś pokazane, że wiesz, dziennie jest na przykład ileś tam głosów, no i nagle ci wzrasta o 3000 więcej głosów, w pewnym momencie coś nie halo, no to wiedziałbyś. Rozumiem. Ale to tam jakieś, wiesz, jak to Google, nie? Lepsze zabezpieczenia i z jednego IP nie da żady zrobić ten. Nie, no dobra, no będę próbował. Tak myślę, teraz właśnie sobie wyciągnąłem top 10 tych czempionów, więc już mam jak gdyby kolejność. Mm-hmm. No i będę musiał zrobić następną tą ankietę, więc pewnie spróbuję tego Google'a twojego. No to gdzieś tam ten... się zgłoś, to poszperam, bo to też będę musiał sobie przypomnieć, ale to... jakoś się tam robiło. Bo też u siebie robiłem jakąś ankietę kiedyś, pamiętam, na kanale, a nie chciałem korzystać ze Straupula, bo to takie... no niezbyt klarowne... No cóż. Ale na micie Kha'Zix. Oj, mamy First Blooda. To ja na czas. To ty byłeś tym pięknym First Bloodem. A, bo się tak zgankował, on chyba idzie nawet na bota. Możliwe, na ten deshot. Znaczy na Bright i później może iść na bota. Dobra. Ładnie ten, Flash i stun we mnie, kurczę. No... First Blood leży po ich stronie, ale to nie przesadzało meczu. Ani trach. W ogóle, ja ten, jak ty rozpocząłeś swoją przygodę z LoL'em, bo... wiesz co, ja dotę. I moi znajomi tam w technikum mówią, że właśnie grają w jakąś gierkę, którą na podobnej zasadzie do mojej, no bo to też nowa była, nie? Mhm. I ja mówię, no i wiesz, koniec końców spróbowałem tego, zrobiłem sobie konto, ale mówię, że... kiedy to było? Przecież... a, 2010, listopad. Okej, okay, no 4 lata temu. No 4 lata już będą prawie. Ten. No i mówię, że no dobra, spróbuję. Ale wchodzę do tej gry, patrzę na jakieś takie cukierkowe gówno, myślę sobie, co to ma być? Jak to może być lepsze od mojej doty? Jak na początku, wiesz, hejtowałem. Znaczy no, ale... LOL kiedyś zupełnie inaczej wyglądał, aniżeli teraz, bo to jest mocno się pozmieniało tutaj wszystko. Tylko też właśnie do czego zmierzałem, że po prostu ze znajomymi się lepiej gra w gry. No tak. Tak jak grałem w Dotę, to wiesz, no grałem takie normalne po prostu i z randomami, więc niezbyt było to takie napędzające. Plus tam nie było żadnych rankedów
a ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi rywalizację, więc nie wiem jakiej motywacji, żeby grać w tą Dotę. No, cały czas normalne. Dla mnie wiem. Fajne jest w grach to, że masz jakieś osiągnięcia. Achievementy, jakieś levele, to jest z takim dosyć fajnym priorytetem, jeżeli chodzi o gry. Gdzieś, gdzie możesz rywalizować z innymi, powiedzmy, nie wiem, ze znajomymi. No, znaczy wiesz, ludzie się podobno właśnie dzielą na rywalizujących i nie rywalizujących. Znaczy no wiesz, niektórzy lubią sobie odpalić, zainstalować jakąś grę, usiąść przy niej, posiedzieć tam kilka godzin i przejść ją. No to są różne typy graczy po prostu. No tak, dlatego mamy tak duży rynek gamingowy. No nie wiem, jakoś w ogóle grasz w jakieś gry single player? No tak, znaczy pytasz o takie od A do Z przechodzenie? No tak. Ja nie wiem, jakoś... Ostatnią grą, którą przeszedłem od A do Z... O! Aj, heal. Ostatnią grą był... czekaj, Watch Dogs. Powiem o tym. I ja ostatnią grę single player, jak przyszedłem, to był Tomb Raider. To było półtorej roku temu, naprawdę. O jacie. No jakoś nie wiem. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Troszkę grałem jeszcze w te South Parka, grałem, ale nie wiem, jakoś tak też bez gdyby motywacji do skończenia tej gry. Aha. Gdzieś w połowie zostawiłem tą grę. Znaczy wiesz, to zależy od gry, jak jest wciągająca, to się gra do końca. No raz, ja tam akurat w tym Tomb Raiderze była bardzo fajna historia. Znaczy ja czekam... Nie, czy grałeś? Nie, w Tomb Raidera akurat nie miałem, no znaczy tego starego owszem, bo to chyba każdy. Ach. Chyba każdy grał, ale jeżeli chodzi o ten, o taką premierę, którą czekam mocno, to jest Wiedźmin 3, nie wiem czy... A, no to ja też właśnie będę próbował, bo moja dziewczyna jest wielką fanką właśnie Wiedźmina. Aha. Ja jakoś nigdy się nie przekonałem i właśnie planuję teraz właśnie... A, bo to ma być jakoś w lutym, z tego co słyszałem, prawda? 23, jeżeli się nie mylę, edycja kolekcjonerska zamówiona. Już masz zamówione? Tak, no jasne. A, dobrze. Jak tylko była zapowiedź, że można kupować edycję kolekcjonerską, no to ten. A, bo tu czołg gankuje. To ten, to sobie zamówiłem. No bo płatność w sumie i tak jest 2 tygodnie przed dniem premiery, czyli w lutym tam. Aha. Żaden problem. Myślę, jeżeli o to chodzi przynajmniej. Nie, bo ja właśnie ani w jedynkę, ani w dwójkę nie grałem i sobie planuję, że jakoś tam po rozpoczęciu. No tak, tylko roku... zaczynać od trójki, tak to wiesz, no niby to, niby to zawsze twórcy mówią, że to jest intuicyjnie i że gracz i tak załapie o co chodzi, ale nie znasz historii Geralta, nie wiesz co tam. Nie, właśnie dlatego planuję od początku roku sobie jedynkę, dwójkę przejść, gdzieś tam na streamach może. Mhm. Dopiero właśnie już w lutym, żeby być tak przygotowany na tą trójkę, żeby wiedział w ogóle o co tam chodzi. Tam chwilę widziałem, jak moja dziewczyna gra w dwójkę. Tak spoko niby, ale to zobaczymy. Ja myślę, że też będę z nią przechodził, no bo ona ma tu zajawkę i teraz jeszcze... Znaczy powiem ci tak, się... ze mną to było tak na przykład, sorry, że ci przerwę. Pokaż mi. Ja zawsze mówiłem, o Boże, Wiedźmin, ja nigdy w to nie zagram, gówno. Ale to było jak ten, jak nie miałem styczności z tą grą. No i tak w sumie nie miałem w co zagrać za bardzo na YouTubie. O Jezus, żebym nie zginął. Dobra. Asze stop. Dobra, wolałem sfreshować. Oj! Lulu! Trzymaj się! No i niestety. O, wracając do tematu. Nie miałem styczności z tą grą i postanowiłem sobie w coś zagrać. Zrobiłem sobie serię z Wiedźmina. No i jak ją rozpocząłem, to tak się wkręciłem w tą grę. Tak bardzo po prostu jest wciągająca, że już zagrałem do końca i stałem się takim wielkim fanem. I to jest jedna z moich ulubionych gier właśnie. Dobra, coś tam Lulu do mnie płakała. Zaraz zobaczymy co. A sobie ta pała, nie? No. O nie! 2-2 jest. O jak tam Zed? O, co ja zrobiłem? Zabierz go? Tak. O! Padłeś. A nie wiem, czy była odmieniona. Chyba. Teraz od mana. Kurczę, że myślałem, że go ogram. Znaczy, ogram czegoś zacznę no, jeden za jeden spoko, ale... Chciałem, że nie padnę, ale spoko. Lulu. Bardzo ofensywnego mam supporta. Nie da się ukryć. Może presję cały czas. No, masz tutaj dobrze. Tu też trzeba znać swoje limity. Oj, chyba nie zna swoje limity. A, masz go. O, i w pułapkę weszła. W pułapce. Nawet nie musiałem. Było śmiesznie.
zładujemy. A, no to Lulu została mi na bocie. W sumie. No na bocie się zbyt dużo nie dzieje. Bardziej tam widzę u ciebie. No, teraz coś cały czas spróbuję obijać. Nie. Wow, co ta Lulu tak pizga? Damage. What? Teraz jeszcze będziesz moim celem. Ej, skarbie, czekaj, czekaj. A dobra, spieprzam. No ale widzę tam czołg się próbuje przebić u ciebie. Aś próbuję, ale już nic to nie wyjdzie. Ja no miałem całego wave'a na. Mogę zrobić. Ten top lane jest, widzę, bardzo ciekawy. Tam Renekton z Nasusem. No troszkę na CS przegrywa, ale. Jeśli chodzi o Nasus kontra Renekton, to zawsze jest po chyba 9 poziomie. Już Nasus wygrywa. Mamy lepszego niby. Znaczy to też myślę, że zależy od ilości stacków, którą będzie posiadał. Tak. Czekaj, ile ten nasz ma? Zaraz zobaczymy. 114. Nie wiem, jaka jest optymalna na Nasusa przy 10 minucie, powiedzmy. A ja nie wiem. Czołg próbuje się przebić. Go. What? Okej. Gdzie stał? Nagle Kazik się pojawił. Jak z dupy. Z dupy. No. Aż się stop. Idź do tyłu. Teraz mnie tu będą maltretować na bocie. Okej, tower mi pada, nie ma co. No cóż, to było odpuszczęte. Padasz? Nie. Nie. Ile tam się zostało w ogóle? Chyba 7. Okej. Wystarczy. Wystarczająco tak, żeby przeżyć. Trochę ten Xerath ma przewagę. Znaczy ja wiem, 20 coś sobie wygrywam. A, nie, spoko jest. Tylko że Kha'Zix raczej ma lepsze ganki niż Cho'Gath. Ale Boże, kiedy ja ostatni raz widziałem Cho'Gatha, tak teraz się zastanawiam w sumie. Znaczy no, bardziej mobilny jest. Swoją drogą. Łaś. A dobra, aż się cofa. Będziemy cię bić. Oj, super. No fajnie, że nie mam many na multi. Zjedz ją, skarbie. O, fuck. No do, mocno bicie, ale... No jeszcze teraz będzie ultował. Jeszcze Xerath do mnie idzie. Masz go? Czekaj, idę ci pomóc. Zabierz go? Nie. O, jeszcze on by mnie wy... No, no. To mamy takiego farta na low, widzę. Ty i ja. Dobra, on też pada, nice. Chodź na smoka, nie musisz cofać. Chodź. Dobra, to czołg nie przytankuje. W sumie jeszcze mam pota. Chyba sobie zje, nie? Nie wiem, zobaczymy. A nie, nie ma. Nie ma ulti. Nie, zesmajtował, dobra. Na prop się. I do przodu. No, w sumie biorąc pod uwagę twoje plany, to za 5 minut powinniśmy kończyć mecz. No, 40. No. Zastanawiam się, ile który poradnik miał ten najwięcej. Jakby tak był godzinny poradnik, to trochę kurczę. Znaczy poradniki przeważnie to się kojarzą z takimi filmami, które trwają najkrócej, jak się da. Znaczy, wiesz co, no bo teraz
mam coś takiego, że właśnie pierwsze około 10 minut jest z poradnikiem, a to teraz co gramy... To jest rozgrywka, takie, no. Takie luźne. I teraz właśnie z tego co czytałem komentarze, dużo ludzi ma jakieś taki troszkę ból do peoto. Nie wiem czemu. Ja myślę sobie tak, że jeśli ktoś chce poradnik, no to zobaczę te 10 minut pierwsze. Jeśli ktoś nie ma ochoty tam oglądać tego meczu, no to tyle, i narka. Znaczy wiesz, może, tak, może chodzi o to słowo klucz właśnie, poradnik, i że to miałoby poradnik, się dotyczyć, prawda? Całego materiału, a nie... O, co ty zrobiłeś? Ej, zauważyłem, że ten teraz za każdym razem... Idealnie wszedłem w to. Dzięki, Lulu. Nie do ciebie tam. No ginę. Oj, pomyszczę cię. Ech. Powlatuj na plecki. Ulti Lulu ma, czy nie wiesz? Wiesz co, nasza już nie. A ich? Nie mam bladego pojęcia. Nice. Match double. Ładnie. Dobrze. Asystę dostałeś? Dostałeś asystę, dobrze. No, zdążyłem. Dobra, tego botlane'a bym musiał odpuszować i nadrobić trochę z CS-ami. Jak tak zrobiłem te 90, to już tak stanąłem. Asze 4-2, miało 1-1. Albo na Infinity już zbudowała. Szybka. Dobra, bo bez supporta nie będę się tak wysuwał. Nie wiem, czy jest ten, Serat. Dziwny ma build, ten Cho'Gath. Czy na cooldown? Czy co tam? No, na cooldowny. Pod AP. Chodź, Lulu, poczekam. Zaraz wróci Asze na linię. O, ładnie, odrabiasz. Czy 8-2? Ja mówię odrabiasz, a ty 8-2 przecież masz. Muszę E przy nim, bym skrócił cooldown 2 sekundy. Co to Asze ma taki damage? Krytami już sadzi. Wiem, za pomocą E zaatakował tego, kurczę, przykro. Bym uciekł. Dobrze, nas jest 240. Dobra. Z tego co kojarzę, to w 20 minucie. No. 300 staków z dobrym wynikiem. 300? 300, no. To teraz dużo nie brakuje. No spoko, ma wynik. Nie zważając na to, że Renekton tam w późniejszej fazie gry jest słaby, no to... Dobrze. Dam radę. Jest wyrównany mecz, jest fajnie. 14-12, dobrze. Smogu nasz, więc dobrze. Nie wiem, gdzie oni poszli, także... Be careful. O, Lulu mi wziął, że co jest? Dobra, lecę. Dawaj, bije. Wow. Masz ją, dobra. Chcesz zabić? Nie, jeszcze jeden, dobra. Dawaj. No jest, okej. Okay. Dzięki. Cześć. A, no możemy ten turę. Flagi się zawsze przydadzą. No, wiesz co, dobra, my weźmiemy to, także spoko. Jak chcesz Reda, to leć. Prawda, tego Reda? No to na zasadzie tej, że jeśli ja się wywalę z tymi 10 fragami, to nie będzie przewagi, nie? Cała nasza przewaga poszła, a tak no to ty będziesz dzięki temu fragowi troszkę silniejszy. Tak to sobie rozumuję. Znaczy no, ostatnio miałem takiego Ziggsa, który gdzieś tam na meczu, chyba nawet nagrywałem odcinek, nic za bardzo nie robił, zdobyła tam fragi, nic się tym nie dzielił, a później wielki płacz o to, że on pada i drużyna przegrywa, no ale jeżeli my nie mamy fragów, a on wszystko bierze i... My się opieramy na asystach, no to jak tu się nie dziwić, że się przegrywa. O, ej, zobacz jak nam puszują tego topa. Tak, kurczę. Trzeba było cofnąć. Wow, jaki DMG. Tak, bo ja zapomniałem, że gramy z Polakiem. A, racja. Albo z Polakami. O, chora. Oj. Tego chyba nie powinien złapać.
Trzeba to będzie odpuszczować. Nie mogę się tak nam panoszyć po topie. No. Muszę cofnąć. Dobra, mam sobie go chwytać. Jak gra tam? Wow! Dobra. Oj, zasłonił. Tak, osoba. Zasadę? A, powinien zdążyć. Chociaż nie, dobra, oni się pod towerem. No, okej. Słabo. A, zerwałeś się jednak, okej. Okay. Nie, ja nie, nie spojrzałem w ogóle na linię, tak za chwilę patrzę. Dobra, kill, nie, no spoko. Dragon się stał. A na tego trzeba uważać, dużo bije coś, nie? No dobra, na trzech to by było samobójstwo, mi się wydaje, jakby wpadł. O, kurczę, smok stoi, oni pozdrawią. Może czogat tam pójdzie. Może przeszkodzi. A ma smajta. To da radę, no. Chcę zjeść. Jest. Dobra, okej. Okay. O, super, dobra. Nawet jeśli panie dowiedział. O, one się zabijeli, wow. Zabije? Panie, zabije. No, może... Zabije. Patrz, ładnie. Super. A Lulu go dorwała. Teraz coś próbuję. A, na ciebie. Okej, okay, dobra, to widzę, nie ma co. Czekaj. Nie, no jest okej. 20-17. Bierzesz to. Pasnuki na przykład, dobra. Można się cofnąć. Ja? Nie, jest okej, dobrze nam idzie. Całkiem przyjemna gra. O, i co się stało? Czemu nas uzbył tam? Zastanawiam. Gdzie był? Jakiego powodu? Ale gdzieś tutaj. Na dole gdzieś pan, zobaczy, no. Widzę. A, no nie, nie wiem. Jest jego nawet korpus. Jeśli klikniesz F3, to od razu do jego z boku cię przyniesie. Taka sztuczka, nie wiem, czy o tym wiesz. Znaczy to wiem. Tak, tylko wiesz, ja wolę nie klikać F-ek z racji tego, że po F4 mam nagrywanie. A, dobra. I gdzieś tam, jak ten. Ja rzadko korzystam z tego, wolę sobie najechać na minimapę i sobie gdzieś tam dojechać do tego momentu, gdzie... O, nie padło? O, ten. Wiesz, takie tajniki F1, F3 i tak dalej, to chyba takim bardzo za... ten, początkującym, nie zaawansowanym, chciałem powiedzieć. Kiedyś tak, kiedyś... okej, dobra. To się nie spodziewałem. Takim bardzo początkującym osobom. Wiesz co, niekiedy właśnie jak takie mówię ciekawostki na streamach. No. Nawet tam ludzie mówią, że kurczę, że gramy gdzieś tam, okay. Nie widziałem. Wow, jaki on damage! To samo wiem, taką reakcję. Co on w ogóle robi? To są... Trzy ataki i mnie nie ma. No dobra, ale dokończ. No na streamach mówisz co i ludzie takie reagują w stylu wow, nie wiedziałem o tym. No dokładnie. A typu, nie wiem, Ctrl F chyba bodajże to było ping, tak? Też, no albo na przykład... dużo ludzi na przykład nie wie o tym, że alt na przykład E na kimś tam, no to jest, że na siebie dajesz. Ja tego nie lubię, wiesz czemu? Ja wolę ustawić, ja mam właśnie ustawione w League of Legends tak, że jak kliknę skilla, to on się automatycznie używa na mnie. A, no, bo jak od samego początku powiedzmy jak ten, jak sobie tego zacząłem używać. Wiesz, kiedyś nie korzystałem ze smartcastów i później jak ludzie zaczęli się burzyć, no wiesz, początek League of Legends nikt nie wiedział do czego służą smartcasty. No i ludzie później zaczęli się burzyć. Ej, czemu nie używasz smartcastów? Naucz się grać na tym. No wiesz, automatycznie człowiek, wiadomo, uczy się od widza i dostosowuje się do tego, do czego on prosi. To też automatycznie zacząłem ustawiać na siebie. Gdzie uciekasz? Dobra, macie. Przyzwyczaiłem się do tego, że automatycznie na siebie zarzucałem te skille i później przy jakiejkolwiek zmianie LoLa dziwnie już byłoby mi korzystać z alta. No wiadomo, człowiek się do wszystkiego przestawi, ale...
chora mobilność jest tej postaci, naprawdę. O, chora. O, macie. Dobra, macie go. Mamy, mamy. Jeden za pięciu. No, bardzo opłacalnie. Nie no, Lulu. Chyba... Nie najgorsza wymiana. Midem możecie iść spokojnie, ten turec. Nawet mógłby to być Baron chyba. Tak. To czekaj, spinguję, może pójdziemy. Czy będą chcieli tego? Chociaż z Shogatem na sposób... Nie, tego nie, nie, oni chcą, widzę, pushować towera. No dobrze. Będzie towera tam, nas sobie odpuszuje tego topa znowu. Ile on tam z tymi stakami stoi? 320, no, może być. Że nie ma jeszcze Trinity Force'a. O, jak ten czołg, co tam buduje? Okej, okay, na shore. On... I Trinity Force, bo później... No właśnie teraz Trinity dziwne. Chyba buduje, tak mi się wydaje. Zilla teraz będzie składał. Adam strasznie... papierowy będzie. Szkoda, że... Nasus będzie troszkę tam... tankował. Spoko, może jakoś dam redę. A, dzięki za reda, dzięki czołg za reda. Mhm, dzięki. Zawziął cię? Tak, wziął. Bardzo uprzejmy gracz. Właśnie mi się blue wcześniej wziąć, ale ja zwinąłem szybciej, nie wiem czemu. Nie no, spoko. Bardzo uprzejmy. Uwielbiam takich graczy. O, na minę zapraszam. O, właśnie widzę, że tam się dzieje, dzieje. Okej. Okay. Gdzie jest Kha'Zix? To jest pytanie. Właśnie ja się zastanawiam, czy na tego Kha'Zixa lepiej ulti nie użyć, bo trzeba jest strasznie silny w tym rzeczy. Czy boję wysuwać w jakikolwiek sposób poza bazę? Teraz tam skoczę jakoś od boku. Okej. Okay. No nie, jakiś Magic Resist widzę, trzeba będzie złożyć. Ten Xerath. Widzę, tam próbujesz... O kurde, parę hitów. Dobra, co jest? Będzie ultował, coś mi się wydaje za chwilę. Bok stał. Ciężko się jest wbić. O, cholera. Fuck, fuck, fuck. Aaa, lewita. Ładnie. What? Czekaj. No widzę, widzę, widzę. Czy tak na mnie sfokusował? Ej, dwa stuny, kurde. Od Asha i od tego, co zaraz to zebrałem. Ciężko podejść w ogóle w jakikolwiek sposób do nich. No. Tamto co przez powalnia, ten obija. Nie wiem, to nie działa. No bo nie dość, że dostaniesz jednego stuna na łeb od Xeratha, to za chwilę ci wchodzi Renekton. Tak. No i patrz, Kha'Zix przed chwilą na low, a zobacz już jakie hapsy ma. Było go widać w dżungli. No, Hydra. Tak się leczy szybko. Chore. Myślałem, że ktoś puszuje nam top lane, a to aż odpuszowuje. W sumie oni są bez AD Carry, to można się wbić na nich. No to złożymy na smoke, albo... Znaczy no, wbić się w nich, później no smoke. I zrobić coś. Co się cofa? Chodźcie, oj. Dobra, dobra. Dwie sekundy ulti mam. No, naprawdę! O, o, o. Dawaj, drugiego, czekaj. Nie, no jego się nie spodziewałem tutaj. Jeszcze ty chyba padniesz na... No, nie. Kurde, jego się nie spodziewałem. O! Ani smoka wzięli? Nie, nie wzięli. Próbujem zabić. Wow, to było dobre. Dobra. Kurczę, że nie wyminałem. Czemu ty nas z niego nie? Dawaj, dawaj, masz go. A może być asysta jeszcze? Nie. Nie ma. Niestety nie. Teraz się będzie tłumaczył myszką. On za każdym razem coś pisze po tym jak umrze, nie? Nie wiem, nawet nie zauważyłem. Czekaj, jeszcze ten czat było trzeba przeskrolować. O, Xerath, gdzie on tu jest? On ma Andrius. Nie no, na czacie nie widzę jakoś. Wytyfy. What the fuck? I'm so bad. No. Widzę. Laker. A to o mnie było, to o mnie było, te laker, to pamiętam. Aha, tak, okay. Bo tam zostałem na low, na bodlane, tam była ta akcja.
Na tym się skończyło. Dobra, teraz miśki przyjdą do mnie. Do mnie zaskakiwać czy nie? Dobra, trzeba by było wardować tego barona. No. Bo oni chyba tam idą nawet. Weź tam trawę. Czekaj. Tu jest. Postawię warda, wiesz? A jak masz? Dobra, super. No, aż jest na bocie, mogę teraz coś powalczyć. Zobacz, jak Xera się ładnie wysuwa, o. No. Czekaj, jakby mi tu kot cały czas przed monitorem. Okej. O! Dobra, wszystko jasne. No, czyli chcieli na nas trapa zrobić. No, coś tam walczą na micie, dobra, idźmy. Dobra. Dobra. Jest, mamy ich. Będziemy mogli barona zrobić. Dobra, teraz samobójstwo. O co? No to trap. Dobra, baron. No ja bym powiedział baron. Póki Asze. I zaraz, pewnie teraz się zacznie flame na Asze, gdzie byłaś i tak dalej. Jak? Tak, no zobacz, tam sobie śmigał. Normalnie. Aha, nie mamy tego, nie mamy smite'a. A i to nic. Się mają, dobra. Dam radę. Asus, przesuń się. O, tutaj jest taka sztuczka właśnie, że ten, kto jest najbliżej tego barona, ten go tankuje. I ten nas o tym nie wie. No chyba. Okej. Okay. Dobra, to jedzie po reda. A Asha jest gdzieś tam. Teraz mam blue jeszcze. Ojej! Oj. Nie wiem. Ja się... Bałem to E. Chalk ma trochę bull do nas, że nie poczekaliśmy 3 sekund zanim... Ale to tak szybko. Mógłby dostać sobie na... No, w sumie, sorry, Chalk, ale ty nie czekałeś za mną, żebym sobie wziął reda. O, no dokładnie, ma to swoje teraz. Jeszcze mi chciał blue ukraść. No, dobrze. No, uważaj, ja widzę. Ale spoko, mam tu jeszcze wsparcie od nasu samym. Jak coś... Możemy coś wam. Mnie pieseł obroni. Chyba, że masz pieniądze na tego, na Whispera już? Chyba tak, chyba będę miał. To można cofnąć. No giniesz. Co robię? Nie, mówiłem o tym. O Xeracie, tak? Nie, o Renektonie, bo my go biliśmy tam ze sobą. Aha, dobra. Z boku. Ja sobie zrobiłem jakieś 1-3. Także no. Ale jak 20 spagów mamy, bo nie jest to nic dziwnego. Oj, Hibitor, możemy, na spokojnie. No, 25 sekund, to ja myślę, że byśmy mogli dojść nawet do jednego tora. Tak. O, cholera. Ja się trochę cykam. 16 sekund. Nie mam ulti, nie mam itemu. Dobra, ja się też cofnę. No, nie, nic więcej nie zrobimy. Ewentualnie jeden tor byśmy wzięli, ale później byśmy wpadli. No. Ewentualnie możemy na bocie wziąć. No dobra, ja mam 2800, się cofnę. A, coś tam sobie kupię tego Last Whispera. No, weź Last Whispera i ten Death Sworda do Infinity. No, okej. Okay. Nie wiem, czy mi starczy. Chyba starczy. No, starczy, spoko, sprzedam do tego. Starczy. Okej. Właśnie przekroczyliśmy godzinę. No nie, znaczy to u ciebie, u mnie jest 30, no. 34 minuty jakieś. Także nie jest. A 30 minut jeszcze znośnie, kurczę. Znaczy no wiesz, taki standardowy odcinek w sumie, ale jak na poradnik, no to godzina to, no, to trochę. Trochę nie pasuje. A możemy botem iść. Nie ma sensu iść midem, bo mamy tam inhibitor już. No, no, w sumie Xera no, nawet nic nie wie. O maj, jaki mis. A, bo wy się tam bijecie. Trochę poświęciłem Lulu.
Oj, stójcie. 8 akcelerat. Ale on ma speeda. Ależ. Dobrze, dostał. Ktoś jeszcze żyje? No, można chyba midem przejść. No, spokojnie, raniak tam tylko jest na luf. Wow. A dobra. Mam cię! Zaskoczył mnie skrywaniec. Nie bałem się tego. A czemu czekać gdzieś? Nie wiem. Nie wiem, możemy kończyć grę spokojnie, tylko czekać woli chyba Blue. No. Nexusa, w sumie. Tak, lekko damy radę. Ona Lulu sama tutaj nie zdoła tego zdefować. No dobra, to trochę nam się wydłużył czas. Ma jakieś 15 minut szacowanego. Chyba najdłuższy filmik, jaki wrócę na YouTube. Dobrze. Ciekawe, ile będzie walczył. Może jeszcze K? Coś próbuję? No, jeszcze to, żeby się walić. No i koniec. Dobra, super. Idzie. O, dobra, to z mojej strony będzie na tyle. Nie wiem, czy ty tutaj kończysz, czy kończysz... Też kończę tutaj. Okej, dobra. Dobra, no to zakończ u siebie, proszę ładnie. Nie wiem, czy masz jakieś pożegnanie. Pożegnanie, żegnam. Okej, dobra, moi drodzy. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych poradników. Hej. No, moi drodzy, u mnie macie kanał Nerwariana na dole, jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie. Także co, że wiecie też nasze Facebooki i tak dalej, wszystkie linki macie w opisie, także dzięki Nerwa za odcinek. No i cóż, trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.